Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest pan Grzegorz Kazdepkę. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, nazywany sam się pan tak nazywa, stuprocentowym bajkopisarzem. Tak? Tak. I czuję się zakłopotany, bo to jest Dlaczego? Trochę przekłamanie. Bajkopisarz w Polsce oczywiście to jest ktoś, kto się bardzo dobrze kojarzy. No, książki dla dzieci dobrze się kojarzą. No tak. Z tym, że ja już nie napisałem bajki dla dzieci od, wydaje mi się, 10 lat co najmniej, bo piszę po prostu obyczajowe najczęściej książki, albo horrory, albo książki fantastyczne. Bajki pisałem, gdy mój syn miał lat 5-4, no, ale może a mój syn ma już lat 18. Ale może właśnie... Czy to, że pana twórczość rośnie razem z dzieckiem? Zdecydowanie, tak jak pani Rowling, która pisała dla Harry'ego Pottera, dla... Tak, ja jej bardzo współczuję. Współczuję jej oczywiście nie jej zdobyczy ekonomicznych, ale współczuję jej tego, że przez 8 lat musiała się męczyć z jednym bohaterem. Ja bym tak nie potrafił, ale moje książki rzeczywiście rosną z moim synem. Ba, moim zdaniem to mój syn sprawił, że ja zostałem bajkopisarzem. No właśnie, i tutaj od razu i ja mu więcej zawdzięczam niż mój syn zawdzięcza mnie na pewno, ponieważ ja chciałem być oczywiście kiedyś pisarzem. Oczywiście dla każdego, kto chce pisać, no my wiemy, że osoby, które chcą pisać, po prostu nie wyobrażają sobie innego życia. Ale byłem normalnym młodzieńcem i nie chciałem być autorem książek dla dzieci, tylko chciałem być... Kopałem piłkę. Chciałem być, nie wiem, chłaską swego pokolenia. Tyle tylko, że gdy już pojechałem z mojego rodzinnego miasta z Białegostoku do Warszawy na studia, to dość szybko się doczekałem syna, bo byłem bardzo sprytny i miałem dla kogo pisać bajki. To mnie uratowało troszeczkę. Dlatego. To mnie uratowało, ponieważ młody pisarz chce pisać, a nie bardzo ma o czym, a pisząc bajki można wszystko wymyślać od początku do końca. I nikt nie mógł mi zarzucić, że napisałem jakąś bzdurę, bo to ja tworzyłem ten świat i wiedziałem, czy tam jest bzdura, czy nie. Nie wiem, jak dla mnie jest to bardzo trudne, myśląc o tym, co mogłabym pisać, jeżeli oczywiście miałabym tyle talentu, to myślałam sobie, że tak wydaje się, że pisanie bajek, pisanie książek dla dzieci jest proste. Moim zdaniem absolutnie nie jest proste. Jest to bardzo trudne i wymaga chyba specyficznych umiejętności i specyficznej wyobraźni, prawda? Bardzo często pisarze książek dla dzieci są głaskani takim powiedzeniem, że dla dzieci pisze się tak samo jak dla dorosłych, tylko że trudniej. To powiedzenie swoją drogą, to warto pamiętać, wymyślił Maksym Gorki. Być może nie wszyscy będą się od razu pod tym, w takim razie chętnie podpisywali pod tym powiedzeniem, ale to jest, coś w tym jest. Największym problemem pisarza piszącego dla dzieci jest to, że ja, 41-letni mężczyzna, muszę czasami wczuć się w głowę, w myśli 4-letniej dziewczynki. No więc nie właśnie. Nie przypominam 4-letniej dziewczynki, a muszę czasami nią być, gdy na przykład piszę historię o 4-letniej dziewczynce. Napisałem takie książki. Dużo łatwiej mi ostatnio pisze się książki dla troszkę starszych czytelników, dla dzieci 12-14-letnich. Takich dzieci, które już nie chcą o sobie mówić, że są dziećmi. Jeszcze nie są w pełni nastolatkami. Są oczywiście nastolatkami, ale tak naprawdę na granicy dzieciństwa. Mhm. Ale to są już dzieci, naprawdę, na pewno osoby, czytelnicy ukształtowani na tyle fajnie, że rozumieją abstrakcyjny humor. Są już dość oczytani zazwyczaj. I daj konstruowanie Panie dla nich daj Panie Boże oczywiście, ale mam wrażenie, ja w ogóle bardzo wierzę w czytelników. Wierzę, że czytelnicy to jest przyszła elita świata i wierzę w to, że ich jest sporo i wierzę, że to są mądrzejsi po prostu ludzie. I dla tych czytelników takich 12-14-letnich pisze się najlepiej, bo to są dzieci, to są osoby, którym rzeczywiście już nie trzeba za bardzo cenzurować tematów, o których chcemy opisywać. No ale z drugiej strony, wie pan, oni są krytyczni już bardzo. Pojawia się taki ostry krytycyzm u nich. Mogą się uważać, że nie wiem. No i to jest fajne właśnie w byciu bajkopisarzem, że my musimy być jak bokserzy, że każda kolejna runda może być przegraną. Zauważyłem, że każdą kolejną książkę pisze mi się jednak troszkę trudniej niż poprzednią, ponieważ chciałbym być przygotowany po pierwsze na ten cios, który może mi zadać znudzony czytelnik, a po drugie chciałbym jednak też zaskoczyć czytelnika jakimś innym sprytnym manewrem, podejściem, odskoczeniem. Czy to jest problem z wymyśleniem czegoś jeszcze bardziej oryginalnego, czy to jest jakiś taki problem? Problem jest to, że my czasami musimy się ścigać o uwagę naszych odbiorców z mediami, które oferują tysiące emocji, tysiące wydarzeń, tysiące różnych wrażeń. Książka musi być w tej chwili rzeczywiście elementem bardzo przyciągającym uwagę, dlatego w tej chwili konstruuje się fabułę troszeczkę inaczej niż dawniej. Bardzo często wrzucamy czytelnika od razu w środek akcji. Nie ma już długiego przygotowywania do tego, co się wydarzy w książce. Nie ma przedstawiania rodziny, tła społecznego, czy też opisów przyrody. I to jest wielka szkoda, powiem wam szczerze, mi tego zawsze, była moja ulubiona część. Bardzo się przepraszam, ale nad Niemnem ja nigdy nie przeczytałem. Ale to nie mówimy o Niemnem, mój drogi. No to prawda, tam był wstęp, rodzina i tak dalej. Ale tę rodzinę można przedstawić, nie przyrodę można przedstawić, tylko że robimy to troszkę w inny sposób. To musi być po prostu dynamiczne. Tak elementem, który rzeczywiście najbardziej w jakiś sposób przemawia do dzieci i najbardziej ułatwia dotarcie do nich,
jest po prostu poczucie humoru. No, ja jestem człowiekiem, który lubi się śmiać. Wierzę święcie, że Pan Bóg stworzył poczucie humoru po to, żeby jakoś z tym światem się uporać. Moi czytelnicy na pewno mają poczucie humoru, bo inaczej nie czytaliby moich książek. Co więcej, bardzo cenię to, że moje książki czytają także dorośli, bo czytają rodzice, dzieciom, dziadkowi, wnuczętom. I to jest fantastyczne, gdy często na spotkaniach autorskich w Polsce, czy na targach książki, na które jeżdżę, spotykam całe rodziny, które przychodzą, babcie, wujków, ciotki, babci i wszyscy mówią, że mają jedną z moich książek, jest ich ulubioną książką. To jest fajne. Poczucie humoru jest tym, co rzeczywiście łączy dzieci z dorosłymi. Panie Grzegorzu, skąd pan czerpie inspirację do swoich książek? No są na pewno trzy źródła inspiracji. Po pierwsze mój syn Kacper, który wprawdzie już jest, no od wczoraj tak mówię, bo mój syn wczoraj skończył w Nowym Jorku 18 lat. Proszę przekazać gratulacje. Nie wiem, czy ja mam się cieszyć z tego, czy nie. Wciąż w moich oczach jest markaczem. Pamiętam jego różne łobuzerskie wyczyny i opisywałem je. To było pierwsze źródło inspiracji. Ja Kacpra opisałem w mojej pierwszej książce, w książce pod tytułem Kacper i Adam. Za tę książkę dostaliśmy masę różnych nagród. I to jakby wracam do tego, co powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, że ja dużo zawdzięczam Kacprowi. Że naprawdę miałem inspirację w domu. Wystarczyło, że zapisywałem to, co on wyprawiał, ażebym zbudował jakąś fajną historię, która przez to, że była prawdziwa, spodobała się dzieciom i rodzicom. Inspiracją często bywają spotkania autorskie z dziećmi właśnie. Pamiętam z mojej poprzedniej wizyty w Nowym Jorku 4-letnią dziewczynkę, która powiedziała mi, że w jej brzuchu chyba mieszka jakieś zwierzątko, że ona chyba połknęła przez sen kotka albo pieska, a była o tym przekonana, ponieważ słyszała, że jej brzuchu coś burczy. Postanowiła swoje zwierzątko hodować. Karmiła je chlebem z Nutellą, karmiła je tym wszystkim, co uwielbiają jeść dzieci w Stanach Zjednoczonych. Mówiła mamie, że nie może jeść warzyw, bo zwierzątko nie lubi warzyw. I ta historia mi się tak bardzo spodobała, że ja napisałem książkę, która w zeszłym roku została wpisana na Światową Listę Białych Kruków. Książkę pod tytułem W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko. Nie napisałbym jej, gdybym nie przyleciał 3 lata temu do Nowego Jorku na spotkanie z dziećmi, na spotkanie, po którym podeszła do mnie ta mała dziewczynka. A poza tym ja też pamiętam, jak to jest być dzieckiem jednak. Pomimo, że mam lat 41, ja pamiętam, jak to jest być dzieckiem. Także tych inspiracji jest sporo. Najważniejsze jednak są spotkania z czytelnikami, bo ja, autor książek dla dzieci, autor, który jest jednocześnie ojcem już nastolatka, muszę mieć kontakt z dziećmi. Ja muszę jeździć na spotkania. To jest dla mnie duża przyjemność, bo te spotkania są zawsze zabawne. Ale one są także bardzo ważne, bo ja poznaję swoich czytelników, rozmawiam z nimi. Słucham bardzo uważnie. To jest taki poligon trochę literacki, bo też czytając swoje książki sprawdzam, w jaki sposób dzieci reagują na moje książki. Czyli to, co wydawało mi się śmieszne i śmieszne, czy momencie, w którym powinna być taka pełna grozy cisza właśnie, dzieci chroboczą i drapią się po głowach. To jest bardzo ważne, żeby z tymi czytelnikami mieć bezpośredni kontakt. Jest pan również autorem różnego rodzaju scenariuszy, między innymi robił pan scenariusz do Klanu. To jakaś przygoda w pana życiu, czy to tylko epizod? Ciężki znój, proszę bardzo. Ja przez wiele lat byłem przede wszystkim redaktorem naczelnym pisma Świerszczyk, ale jako że trafiłem do niego jako młoda osoba, to po 6 latach uznałem, że tych lat już przeżyłem potwornie dużo Świerszczyku i bałem się, że mi życie tak upłynie, a chciałem oczywiście zmian. I wtedy dostałem propozycję pisania scenariuszy telenoweli Klan. Byłem oczywiście jednym z wielu scenarzystów, nas było chyba 8. Pisałem przez 8 lat Ryśku, Ryśku. Mój Boże. Ale nie uśmiercił pan Ryśka. Nie, nie. Gdy ja odchodziłem z Klanu, Rysiek był w znakomitej formie. Ja mam jeszcze pytanie o komiks, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że jest pan z jednym z akuszerów jednego z najbardziej kultowych polskich komiksów. Bardzo lubię komiksy. Komiksy sprawiły, że sam zacząłem czytać, bo wcześniej grałem wyłącznie w piłkę nożną. Komiksy kocham do tej pory. Zaraziłem to miłością mego syna. A teraz przejdę od razu do pana pytania. Rzeczywiście czuję się współautorem przyjścia na świat. Chociaż nie jestem autorem samego komiksu, ale jestem akuszerem, rzeczywiście umożliwiłem narodzenie się jednego z najważniejszych polskich komiksów ostatnich lat, komiksu o Jerzu Jerzym. To jest komiks, który w tej chwili jest kojarzony wyłącznie z takimi dorosłymi czytelnikami, bądź z nastoletnimi czytelnikami, z tym, że komiks o Jerzu Jerzym pojawił się po raz pierwszy w piśmie dla dzieci Świerszczyk. Ale nie w tej formie, z jakim... Nie, wersji dla dzieci. Jego autorami byli wówczas jeszcze licealiści, Rafał Skarżycki, scenarzysta, i Tomek Leśniak, ilustrator, którzy nudząc się na lekcjach, niektóre lekcje, jak wiemy, bywają nudne, rysowali sobie po prostu komiksy na kartce w kratkę. I taką kartkę w kratkę, którą od razu przynieśli do Świerszczyka, w którym ja byłem naczelnym, z pytaniem, czy
ta historia by mnie zainteresowała. Mnie się roiło od takich słów, o których nie mogę powiedzieć tutaj przed kamerą. Nie mogą też tych słów wydrukować w wierszyku, więc zaproponowałem chłopakom, żeby napisali historię dla dzieci, wykorzystując motywy baśniowe. Pokolorowali, żeby tę historię, żeby broń Boże nie była na kartce w kratkę. Zastanawiałem się, czy tak młodzi ludzie, bo oni naprawdę mieli wtedy 18 lat, czy oni rzeczywiście będą w stanie technicznie to opanować, poradzili sobie świetnie. I Świerczyk przez ponad 3 lata potem drukował historię o Jerzu Jerzym, a w trakcie publikacji Jerza Jerzego na łamach Świerczyka zgłosił się do nas także wydawca pisma Ślizg. To było pismo dla rolkarzy w Polsce, prosząc, ażebym zaprotegował kogoś, kto był w stanie zrobić komiks niegrzeczny. Stwierdziłem, że chłopaki na pewno się bardziej wyżyją w Ślizgu niż w Świerczyku. I posłałem ich dalej. Potem pojawił się już rzeczywiście ten Jerzy, którego znamy. On w Polsce się cieszy dużą popularnością. Pojawił się chyba w 7 albo 8 albumach. Jest też bohaterem filmu pełnometrażowego animowanego, rewelacyjnego. No to jest taka gwiazda w Polsce. No, celebryta. Nie ma w tym jakiegoś paradoksu. Pan w końcu literat już z dużym dorobkiem wspiera jednak taką bardziej jarmarczną formę literatury, jaką jest komiks. Bo to w końcu... Jarmarczna? No, wiem, no ale w każdym razie literaci z reguły uważają komiksy za coś porządnego. Ja bardzo cenię sobie pop w kulturze. On oczywiście może być różne można stopniować ten pop i w pewnym momencie dochodzimy już do takiego poziomu, że nie ma o czym gadać. Ale dobry pop jest po prostu, i czy w literaturze, czy w muzyce, no po prostu daje rozrywkę i to wystarczy. Poza tym ja dużo komiksowi zawdzięczam. Gdyby nie komiksy, nie byłoby Grzegorza Kazepkę pisarza, ponieważ ja do chyba, nie wiem, drugiej albo trzeciej klasy szkoły podstawowej nienawidziłem książek. Byłem jednym z tych chłopaków, którzy wyłącznie grają w piłkę nożną. Gdyby mojej mamie ktoś powiedział, że będę pisarzem, pewnie by ryczała ze śmiechu. Dlaczego komiks? Dlatego, że pod koniec drugiej rzeczywiście klasy, pod koniec drugiej klasy szkoły podstawowej zobaczyłem, że moi koledzy, którzy lepiej się uczą ode mnie, no dużo lepiej się uczą ode mnie, otrzymali komiksy w nagrodę. Komiksy o Kleksie. Charlotte Paweler rysowała komiks o Kleksie. Potwornie zazdrościłem tego, że mają komiks o Kleksie, ponieważ to były takie czasy w Polsce, że nie można było tak sobie po prostu pójść do księgarni. I obiecałem sobie wtedy, że będę się tak dobrze uczył, żeby w przyszłym roku, w następnym kolejnym roku otrzymać nagrodę komiks o Kleksie za moje genialne wyniki w nauce. I rzeczywiście zacząłem się dobrze uczyć. Dostałem słownik. To o mało nie złamało mojej kariery, ale mimo wszystko już taka głowa rozpędzona, zahartowana trochę w nauce, poradziła sobie potem z tymi traumami i zacząłem po prostu dużo czytać. Dużo czytałem komiksów. Zawsze radzę rodzicom, którzy martwią się, że ich dzieci nie czytają takich tak zwanych normalnych książek, że podsuwali dzieciom komiksy, bo wydaje mi się, że to jest świetny początek do tego, żeby przyzwyczaić dziecko w ogóle do przedmiotu, jakim jest książka. Książka jest także przedmiotem. No to prawda. Jest ładny, można przewracać kartki, przyglądać je. To jest świetny pomysł, świetny sposób do tego, żeby zachęcać dzieci do sięgania w ogóle po książki. Panie Grzegorzu, my niestety musimy już kończyć, ale zanim skończymy, chciałabym się pana spytać, gdzie można kupić pana książki, gdzie można je znaleźć? Czy ma pan swoją stronę internetową, którą możemy odwiedzić, żeby zobaczyć, nad czym pan pracuje, co się u pana dzieje? Przede wszystkim bardzo zapraszam na spotkania, które tutaj się odbywają w Nowym Jorku. Zostałem zaproszony przez Fundację Nobel Planners w ramach akcji Czytajmy Polskie Książki. Na pewno na stronie Nobel Planners będzie można zobaczyć, gdzie będę. Z przyjemnością spotkam się z wszystkimi, którzy znajdą czas na to spotkanie. Ponadto oczywiście najprostszym sposobem znalezienia moich książek jest zajrzenie do księgarni. Czy to takiej księgarni normalnej, klasycznej, która sprzedaje polskie książki, na przykład w Nowym Jorku, czy też do księgarni internetowej, tych jest bez liku i myślę, że tam moje książki można znaleźć. Mówiąc nieskromnie, jestem w każdej księgarni, więc liczę na to, że moi czytelnicy nie będą mieli problemu z tym, żeby moje książki kupić, a ja je potem pracowicie podpiszę. Proszę Państwa, no, dziękujemy Panu Grzegorzowi za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy za cudowne książki, dzięki którym dzieci może poczują prawdziwą, uzasadnioną miłość do książek i zaczną naprawdę czytać z pasją. Bardzo, bardzo dziękujemy. Życzę wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów teraz. Dziękuję bardzo.